Ślimak wyciągnięty. Będzie teraz porównanie. Tu jest miejsce pęknięcia. Dokładnie, a zaraz wam pokażę jeszcze, o co chodzi. No więc tak jak mówiłem, ten stary ślimak jest o jakąś 1/3 wagi lżejszy. Ten jest bardzo ciężki względem tego. I zaraz zobaczycie dlaczego, o co chodzi i dlaczego to pękło. Najpierw tutaj popatrzcie, jaka jest różnica między tym, jakie to jest nowe i dobre, a tym. To już też jest takie powycierane, to już miało się prawo nawet lada moment obkręcić. Następnie, idąc w tym ślimaku, zobaczcie, wszędzie, gdzie, jakie to jest, tu jest już rancik. Tu jest rancik, taki cieniutki, a tu... Tu jest gruby rancior. I tak na całej długości, czego tutaj nie uświadczysz. Poza tym, dalej tutaj... Widzicie? Jakie tu są powyrabiane już miejsca, to jest wyślizgane, wyrobione. To jest cieniutka gardziel. A to jest grubas tutaj. To jak tak biorę do ręki, to jest różnica, czuć. No i w miejscu, gdzie pękło, zobaczcie, tutaj to pękło. O, to jest bardzo wyrobione to. To tutaj też jest bardzo cieniutki ten rancik już. To całe to tutaj. O, i zobaczcie. To już można by z tego siekierkę jakąś próbować robić. A tutaj, zobaczcie, jakie to jest grube. Jakie to jest masywne. No i po prostu w tym miejscu pękło, bo to już było za cienki materiał. Za cienki wyrobiony materiał. Zobaczcie, jak to wygląda. A to jest o. To są dwie różne rzeczy. Ale co ciekawe, idąc dalej. Tutaj już ten ślimak, to gdzie jest ułamane, to lepiej wygląda. Jako tako to wygląda, chociaż też jest to wyślizgane. Ale to już tutaj w tym miejscu jest takie gładkie, takie bardziej wypolerowane. Po prostu tutaj w tym miejscu, w tym, na tym odcinku tutaj, gdzie najbardziej jest wyrobiony ten cały ślimak, tu po prostu już materiał był za cienki, żeby tym obracać, popychać ten, gnieść ten materiał nawet, przesuwać do przodu. No i stało jak się stało. Fajnie, zaraz montuję silikony i tak dalej i będziemy patrzeć, co się dzieje dalej.